higienistce głosu użycza Krzysztof Grębski. Imię i nazwisko higienistki pozostaje nieznane. W odcinku 35 wciela się w postać doktora Lubicza. Fikcyjną aktorką, która gra higienistkę, jest higienist. Śpiewa bluesa, gra także na gitarze elektrycznej. Wiadomo, że jej ojciec nazywał się Andrzej. O jej dzieciństwie niewiele wiadomo. Urodziła się w 1970 roku. Będąc w szkole podstawowej, trenowała sztuki walki. Chodziła do szkoły razem z Marcelem, którego zdradzała z Bednarkiewiczem. Jej marzeniem było zrzucenie bomby atomowej na Hiroshimę. Mieszka samotnie. W odcinku 8, Higieniczny Blues, znalazła kota Mruczusia, którego trzymała w domu do odcinka 20, kiedy to został rozjechany przez autobus. Jednak jego zwłoki, z głową zrobioną z cukierków Czesia i przyklejoną twarzą Marcela, wciąż stoją na stole w pokoju higienistki, przywiązane obsesyjnie. Miała męża Marcela, którego poznała na lekcjach sztuk walki. Oboje mieli czarny pas, a jej sensei wróżył jej wielką karierę. Jednak podczas jednego z pojedynków Marcel uwiódł higienistkę, a tydzień później wzięli ślub i porzucili sztuki walki. Po samobójstwie męża, higienistka często odwiedza jego grób na cmentarzu, przynosząc mu kwiaty i alkohol. Higienistka pracuje w szkole imienia batalionu Zośka. Nie ma własnych dzieci, więc kocha wszystkie jednakowo. Podobnie jak one, często ogląda kosmicznych komandosów oraz gra w magicznych wojowników. Jej postacią jest tajemniczy paladyn Siekacz. Jej dalsze losy przedstawione zostały w filmie kinowym. Wiadomo, że ma około 36 lat. Lubi się upijać okazyjnie. Ma skłonności ekshibicjonistyczne i po śmierci swojego męża Marcela daje się w romanse, na przykład listonoszem. W swoim gabinecie kryje tajne laboratorium. Często pali skręty. W odcinku Higieniczny Blues była w więzieniu. O jakiej postaci chcecie kolejny odcinek? A jeżeli dotrwałeś do końca materiału, zostaw komentarz o treści higienistka. Say